Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Marcin Wikło i Goran Andrianić. Witam panów obu. Proszę państwa, dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczynają się rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z liderami ugrupowań, które znalazły się w Sejmie. I oddzielnie według kolejności zdobytych głosów. No i w związku z tym ma powstać oświadczenie liderów opozycji jeszcze do tej pory demokratycznej. Pan Kobosko o tym oświadczeniu liderów mówił, co następuje. Proszę posłuchać. Ale jeśli Donald Tusk zgodzi się na oddanie stanowiska marszałka Sejmu trzeciej drodze, to rozumiem, że waszym kandydatem jest Szymon Hołownia. Naszym kandydatem byłby Szymon Hołownia, tak. Czy ja Szymon osobiście Hołownia... uważam, że byłby bardzo dobrym marszałkiem Sejmu. No właśnie, czy Szymon Hołownia ma kompetencje do tego, żeby być marszałkiem Sejmu? Nie ma doświadczenia parlamentarzysty. Nie był ani pół roku w Sejmie. Szymon Hołownia ma już bardzo duże doświadczenie po trzech latach, no po czterech latach od momentu, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania do kampanii prezydenckiej, trzy lata tworzenia ruchu społecznego, potem partii, zarządzania niezwykle trudnym, skomplikowanym projektem. I ja jestem przekonany, że płynnie wszedłby także w rolę marszałka Sejmu. Dobrze pan wie, jak może wyglądać nowy Sejm. To tak naprawdę będzie, może być jazda bez trzymanki. Szymon Hołownia da radę bez doświadczenia, jednak trzeba będzie upominać posłów, trzeba będzie odbierać im głos, trzeba być elastycznym. I czy te wszystkie cechy ma Szymon Hołownia? Szymon Hołownia jest bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby pełnić takie wymagające obowiązki. Jestem o tym absolutnie przekonany. Proszę państwa, o tym porozmawiamy za chwilę, bo to jest jedna z propozycji personalnych, a te propozycje personalne mnożą się jak króliki Lejzorka Rojszańca, bo już mieliśmy przecieki, że Donald Tusk chce, żeby marszałkiem Sejmu został Borys Budka. Marszałkiem Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Tutaj słyszymy, że Magdalena Biejat z Lewicy ma być marszałkinią, bo to taka nomenklatura w tym ugrupowaniu ma miejsce. Ale wróćmy do tego, o czym wspominałam, to znaczy o tym, że ma być wydane oświadczenie liderów. I tu jeszcze raz pan Kobosko. Liderzy ugrupowań opozycji, jeszcze opozycji demokratycznej, uzgodnili, że jutro takie wspólne oświadczenie, taka wspólna deklaracja będzie przed rozpoczęciem tych konsultacji i jutro wstępnie na godzinę 10 zaplanowane jest takie wspólne wystąpienie. Czyli wyjdą liderzy trzech partii potencjalnych koalicjantów i powiedzą, że co? Że Donald Tusk jest naszym wspólnym kandydatem na premiera i panie prezydencie, oddaj nam misję formowania rządu? W pierwszej kolejności myślę, że powiedzą, w tej chwili nie będę mówił o ostatecznym kształcie, bo on jest jeszcze przedmiotem rozmów, rzecz jasna, tego, co i jak powiedzą. Natomiast na pewno powiedzą o gotowości trzech ugrupowań opozycji demokratycznej, żeby wspólnie pracować nad umową koalicyjną i nad tworzeniem przyszłego rządu, którego premierem w sposób naturalny będzie Donald Tusk. No właśnie, będą dopiero pracować nad umową koalicyjną i nad programem przyszłego rządu. No i co z tego wynika, bo ja uważam osobiście, że trzecia droga, której reprezentantem jest pan Kobosko, może w większym stopniu niż Lewica, de facto takim twardym stanowiskiem, że nigdy z PiS-em, zamknęła sobie jakiekolwiek pole negocjacyjne. To znaczy są w takiej sytuacji, że będą musieli wziąć to, co im Donald Tusk da. I już chyba nie ma mowy o Ministerstwie Rozwoju, na które ostrzył sobie zęby Kośniak-Kamysz, że to PSL będzie nim zawiadywał. No może dostaną Ministerstwo Rolnictwa, mówi się o tym, że może im edukację i zdrowie da, bo to są trudne resorty. I jeszcze resort rodziny, drugi raz Kośniak-Kamysz będzie twarzą obcinania socjalnych. Jeśli się tak naprawdę stanie, że Tusk znowu zdominuje i w takiej sytuacji, gdzie akurat trzecia droga miała tak dużo atutów w rękach, po tym zwycięstwie, które wszystkich zaskoczyło, po tym 14-15%, które po prostu tak naprawdę powodowało, że PiS przegra. Jeśli po tym wszystkim oni stracą jakieś tam pozycje do negocjacji najlepszych warunków dla siebie, jak to mogły, no to one są naprawdę sami sobie winni. Ale jest też Michał Karnowski akurat u nas pisał na portalu, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, to zamykanie drzwi do
jakiekolwiek negocjacji z PiS-em po prostu, znaczy ja mówię o Kosiniaku-Kamyszu, zmniejszyło jego przestrzeń do manewru w negocjacjach i to jest tak naprawdę w sensie politycznym, no taki duży błąd, wydaje mi się. No i zobaczymy, jak się to będzie dalej toczyło. Natomiast ja miałem takie poczucie, nawet to powiedziałem, bo komentowałem wyniki wyborów dla chorwackich mediów, i ja miałem takie poczucie, że ten Tusk, który zawsze był taki był dominujący w tej całej narracji opozycji i trzymał się to swoje miejsce, że trochę traci te swoje pozycje. A teraz mi się wydaje, że jak się jego przyszły partner zachowują, że może znowu zdominować w tych całych negocjacjach. No to to by był straszny błąd, szczególnie trzeciej drogi, która nie zdążyła kapitalizować ten potencjał polityczny, który miała w rękach, a miała duży, wydaje mi się. No a przecież to, w jaki sposób z koalicjantami się, że tak powiem, Platforma Obywatelska jak postępuje z koalicjami, mieliśmy dowód ostatnio. No przecież kto pamięta o tym, że Koalicja Obywatelska to jest Nowoczesna, to są Zieloni, Inicjatywa Polska, nikt nie pamięta. No mówi się Koalicja Obywatelska, ale wszyscy mówią PO, i ja też właściwie często używam określenia PO, tak, Platformy. No mnie się tu z tą trzecią drogą, to przypomina mi się taki radziecki jeszcze żart o tych ludziach, którzy ukradli wagon spirytusu, sprzedali go i pieniądze przepili, tak? Więc jakby głupia sprawa, ale tak, no bardzo dzielnie jakby opierała się trzecia droga temu wejściu na jedną listę Tuska, tak? No żeby się nie dać wziąć pod buta Tuskowi. No i teraz jakby z imponującym wynikiem weszli do Sejmu i okazuje się, że pięknie się w rządku ustawili, żeby pod tego buta Tuskowego się tam dostać. No to dokładnie wyszło na to samo, tylko jeszcze parę wygibasów udało im się wcześniej zrobić, dlatego możemy mówić teraz o roztrwonieniu. No chyba należy już zamknąć ten etap pisowsko-PSL-owskiego rządu z Władysławem Kosiniakiem na czele, ale tak naprawdę to była chyba jedyne wyjście, gdzie przy naprawdę wytrzymaniu nerwowym, pewnej i presji gigantycznej zapewne z różnych stron, Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby o sobie pomyśleć jako o polityku podmiotowo, a nie przedmiotowo. A tutaj to jest dokładnie to co jakby już padło w tym programie, to znaczy rzeczywiście będzie musiał wziąć to co dostanie. Ale jak to wyjaśniasz? Czy on jest po prostu psychologicznie za słaby do takich no nie, no takich polityka naprawdę ważnych. No ważnych, to by była jakaś gra ryzykowna, ale gra warta świeczki, gra warta wyjścia na taką pozycję samodzielnego polityka, no, polityka odważnego, który jakby no byłby w stanie, a on rozumie, jaki mechanizm, jaka fabryka hejtu by tutaj została uruchomiona, gdyby nagle się okazało, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest premierem w rządzie razem z Prawem i Sprawiedliwością. No to przecież byłby Armagedon, tak? Doktor Bartoszewicz, który był moim gościem przed panami, rzucił taki pomysł, pierwszy raz u nas na antenie w telewizji w Polsce i w ogóle, rządu, którego premierem będzie Kosiniak-Kamysz, ale to będzie rząd jednopartyjny, to znaczy rząd trzeciej drogi, rząd ekspercki, który na te ciężkie czasy powinien po prostu uspokoić nastroje, przeprowadzić najważniejsze sprawy dla państwa i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, na ile jest to realne, dlatego że apetyty koalicjantów są spore. W tym samym wywiadzie Michał Kobosko mówił nie tylko o tym, że Ministerstwo Obrony dla generała Różańskiego, ale powiedział, że jego ugrupowanie jest zainteresowane także Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo oni bardzo dużą wagę do spraw zagranicznych przywiązują, ale także zielonej transformacji, czyli klimatu. I tutaj no pewnie jeszcze coś tam. Czyli nie wiem, co dla tej lewicy. Zaczyna machać psem. Dla tak? Lewicy chyba zostanie tylko edukacja, broń nas, Panie Boże. No mam nadzieję, że nie. Natomiast jakby to jest, znaczy tak, czym się stała w tym momencie trzecia droga i czy jest jakąś rzeczywiście alternatywą? No nie, no jakby tak jak mówię, no domknęła się kwestia jednej listy, bo ta koalicja trzech partii, czy tych trzech ugrupowań, trzech list, które miałyby stworzyć rząd, to jest tak naprawdę jedna lista i tutaj wszystko wróciło do punktu wyjścia. Już końcówka kampanii, kiedy Kosiniak-Kamysz i Hołownia mówili albo trzecia kadencja PiSu, albo trzecia droga, to było w istocie to jawne powiedzenie, zagłosujcie na nas i tak wyjdzie wam z pudełeczka, wyskoczy Tusk. I to tak jest. Znaczy to nie wyobrażam sobie tego rządu technicznego, tak szczerze mówiąc. To jest trochę takie akademickie rozmawianie, no bo jak teraz wytłumaczyć pierwszej,
i drugiej sile wyborczej, że to nie oni będą tworzyli ten rząd, tylko nagle jakaś trzecia siła przyjdzie. Wydaje mi się, że spoiwem tych trzech ugrupowań, to znaczy Lewicy, Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej, jest jednak przeogromna nienawiść do PiSu, tak. Przeogromna żądza zemsty, przeogromna żądza objęcia spółek, fruktów, posad. Przecież jest, nie ma, jest dużo do wzięcia. Tak, tak. Tutaj nie ma żadnego programu. Znaczy jeszcze się naprawdę są jakieś negocjacje o tym, kto co będzie robił w rządu. To już można, nie wiem, każdy ma swoje preferencje, nie wiem, a tutaj nie chodzi w ogóle o jakieś tam koncepcje, jakieś programy, bo oni się nie mogą umówić o rzeczach fundamentalnych. To jest jasne, że tutaj będą poważne kłopoty. Tak, no. W tej rozmowie nawet padają takie rzeczy, bo my mówimy sobie o różnych rzeczach, których się boimy, i w zasadzie każdej z nich się boję, no bo nie wiem, czy ta edukacja wzięta przez Lewicę, no to jest jakieś nieszczęście dla naszych dzieci. Ale ja nie jestem z tym zaskoczony. Ten MON wzięty przez generała Różańskiego, czy nie daj Boże Siemoniaka, no to też jest zagrożenie innego rodzaju. Finanse w rękach, czy tam sprawy zagraniczne w rękach Szymona Hołowni, to też się robi jakiś cyrk z tego po prostu. Nie widzę tutaj dobrych wyjść. Ale to jest sytuacja, która jest normalna w światu tego, o czym mówię, że tam programu politycznego nie ma. Jest po prostu antypisowska retoryka, jest antypisowska narracja, która w jakiś tam sposób niestety zwyciężyła. Znaczy są emocje i teraz po tych wszystkich emocjach trzeba po prostu usiąść i robić coś konstruktywnego, zaoferować jakiś program. Szybko zamienia się. Ale jeszcze jest pytanie, jak ci ludzie, bo przecież każda opozycja to jest cel główny, przejęcie władzy. Jak ci ludzie przygotowywali się do przyjęcia tej władzy? Bo rozumiem, że no coś takiego jak gabinet cieni powinien istnieć, prawda? No, istniał w międzyczasie, ale chyba zniknął. Tak, natomiast ale to był gabinet cieni PO. Ale nie ma takiego instytucjonalnego ciała jak w Wielkiej Brytanii gabinetu cieni, prawda? Gdzie wiadomo, jak wygra opozycja, to ci ludzie za to będą odpowiadali. I u nas właściwie trudno by znaleźć polityków, którzy są przygotowani do sprawowania władzy. Ja słyszałam kiedyś taką opinię już dawno, dawno temu, że nowy minister potrzebuje pół roku, żeby w ogóle się zorientować, gdzie jakie gabinety są w jego ministerstwie. Nie, no, ale zobaczcie, że tak naprawdę Platforma Obywatelska czy też koalicja, no w jednym była taka w miarę uczciwa, to znaczy nie za wiele obiecali, więc niewiele muszą spełniać, tak? No bo takich obietnic jakichś konkretnych, takich programowych, tak, zasadniczych, babciny, no to takie, nie ma, babciowe, no. Tak i tak dalej. No więcej od Lewicy słyszałem ciekawszych akurat, tam renta wdowia czy coś takiego, tak? To są ciekawe propozycja, ale tutaj ja nie wiem, natomiast jak będą tych obietnic było niewiele, a już jest wycofywanie się raczkiem, czyli rzeczywiście to pokazuje, że tutaj ten impet, ta siła, ta nienawiść, ten hejt, ta machina, taka pogardy była potrzebna do tego, żeby te 8 gwiazdek wyartykułować dostatecznie mocno, żeby naciągnąć jakby do tego na to ludzi, ale myślę, że szybko przyjdzie jakieś otrzeźwienie, szybko osoby, które być może głosowały na Koalicję Obywatelską, będą musiały pójść w niedzielę do pracy. Akurat i ta pewność, którą Kobosko mówi o tym, jak jest pewny, żeby Hołownia, człowiek, który nie ma żadnego doświadczenia politycznego, który po prostu nie ma tej kwalifikacji. No tak, marszałek Sejmu, to nie jest tylko fotelik najwyższy w Sejmie, tak? To jest druga osoba w państwie. To jest druga osoba w państwie, tak. Która w razie nieszczęścia pełni funkcję prezydenta. No tak. Tutaj nie wystarczy dobre wystąpienia w publiczności albo coś takiego. Po prostu jest potrzebna jakaś tam zdolność do strategii politycznej. No, może ma ukryte takie zdolności. Nie, to jest majestat państwa i ja bym chciał, żeby on był jednak lepiej chroniony. No do tej pory... No dobrze, panowie, ale jeżeli emocje wygrały te wybory, tak. Nienawiść do PiSu, antypis, to może się okazać, że cięcia budżetowe polegające na zmniejszeniu budżetu obrony, polegające na ograniczeniu 800+ tylko do tych rodzin, gdzie jedno z rodziców pracuje, to jest pomysł PSL-u, pana autorski Władysława Kosiniaka-Kamysza. Może to, że nie będzie 13, 14 emerytury, tylko będzie jakaś waloryzacja, nie bardzo wiadomo jaka. No może to ludzie przyjmą, no bo dla nich... Dla mnie zadziwiające jest ta propozycja, żeby tylko przy jednym pracującym rodzicu był ten program 800+, bo on jakby traci ten walor taki socjalny, no bo jeżeli mają być rodzice dodatkowo karani za to, że tracą pracę jeszcze, no to ten socjal właśnie takiej rodzinie by się przydał bardziej, tak, jeżeli myślimy o tym programie socjalnym, a w sumie takim stał się program 500+, więc to jest dla mnie absolutnie zadziwiające. I ostatnie 50 sekund dla pana Gorana. Znaczy, my mówimy o tym, jak w tych wyborach zwyciężyły emocje. Ja już nie wiem. Teraz mamy ten okres, kiedy po prostu jest ten okres odczyżnienia i kiedy
wyborcy zobaczą, jak to będzie naprawdę wyglądało. Czy to zrobi jakiś efekt, czy to zrobi jakieś zmiany w opinii publicznej, już nie wiem, chyba po tym wszystkim, co mieliśmy, ale to na pewno teraz będziemy zobaczyli, będzie rozczarowanie z tym, co ten nowy rząd ma robić i jak to będzie robił. Co z tego wyniknie? Może wrócić z dużym impetem. Ale co z tego wyniknie, to zależy od dużo tego. No właśnie, nie mamy szklanej kuli, nie możemy powróżyć, ale możemy swoje opinie państwu przedstawiać, tak jak codziennie na antenie telewizji w Polsce.pl. Dziękuję bardzo. Marcin Wikło, Goran Andrianić byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.